Kiedyś to był Dzień Nauczyciela, a dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. 14 października nauczyciele otrzymują podziękowania i kwiaty. Należą im się za stresującą i trudną pracę. Tego dnia w kwiaciarniach można było zauważyć zwiększony ruch. Klienci kupowali kwiaty, by w ten sposób podziękować nauczycielom za ich pracę. To miły upominek. Kwiaciarnia dzisiaj została wcześniej otwarta, jest wzmożony ruch, sprzedaje się więcej kwiatów, tradycja podtrzymana. Dla dzieci, zwłaszcza w pierwszych latach nauki, wychowawczyni jest bardzo ważną osobą. Pomaga w ważnych sprawach i zawsze służy pomocną radą. Za to, że są mili i za to, że nie krzyczą niektórzy. Lubię za to, że są mili, dobrze uczą i są przyjaźni. Lubię ich za to, że mi zadają zadania domowe. Lubię swoich nauczycieli, bo mi nie dają kar. Każdy uczeń ma swojego faworyta wśród nauczycieli, którego szczególnie lubi i chętnie przychodzi na jego lekcje. Moja wychowawczyni to pani Myśko, Joanna. Jest bardzo super, no teraz mają pierwszy rok nas. Jest naprawdę świetna. Najbardziej lubię panią Watkę, bo jest miło, nie krzyczy, nie daje kar. Bardzo lubię moich nauczycieli, są bardzo sympatyczni. Też czasami krzyczą, ale da się przeżyć. Nauczyciele mają ograniczone możliwości działania. Powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, najlepiej oddaje trudności zawodu nauczyciela. Dzieci, no jak zawsze, sprawiają trudności. No nauczyciel musi jednak mieć więcej tej cierpliwości. Od siebie tak też trochę dawać. I głos na pewno, bo to też szkodzi. Także no wydaje mi się, że jest trudny. Jestem nauczycielem od ponad 20 lat. Z młodzieżą pracuje mi się fantastycznie, także ja nie napotykam na żadne trudności. Zdarzają się od czasu do czasu, ale naprawdę z dobrym podejściem i nastawieniem można każdy problem rozwiązać. Trudnym zawodem jest na pewno, no bo jednak nauczyć czegoś dzieci w szkole to jest trudne. I ja tak uważam. W szkołach tego dnia odbywało się wiele akademii poświęconych nauczycielom. Uczniowie wręczali kwiaty i składali serdeczne życzenia za trud wychowania i nauczania. Oby częściej doceniali ich pracę.